Wojciech Fortuna, jedyny złoty polski medalista olimpijski, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Zobaczymy, może Kamil Stoch w Soczi. Taką nadzieję ma sam Wojciech Fortuna. Maciej Kurzajewski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj w naszym studiu Apoloniusz Tajny, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I Rafał Kot, fizjoterapeuta, były fizjoterapeuta Adama Małysza i kadry polskich skoczków narciarskich. Witam Państwa serdecznie. Dobry. Panowie, zacznijmy od Wojciecha Fortuny. Te słowa na początku kierujemy do Pana, Panie Wojtku, bo Wojciech Fortuna zawsze ogląda skoki narciarskie na antenie Telewizji Polskiej. Raz jeszcze gratulujemy, raz jeszcze dziękujemy. To był wspaniały sukces i oby, tak jak sam Pan twierdzi, taki sukces, złoto olimpijskie, przydarzył nam się po raz kolejny, oby już w Soczi i oby za sprawą Kamila Stocha, któremu, jak wiemy, Pan kibicuje. Panowie, jak wspominacie tamte chwile? No ja pamiętam, byłem w domu turysty w Zakopanem, wtedy na sali wieloosobowej spaliśmy i o 6 rano ktoś włączył radio tranzystorowe i wtedy od razu usłyszeliśmy te wiadomości, które były powtarzane wtedy raz za razem. No i była to niesamowita chwila, ten dzień zaczął się od razu radośnie dla nas wszystkich, a o 6 rano oczywiście już nikt nie spał. 11 lutego 1972 roku, 40 lat minęło od tego dnia i nadal mamy w polskich skokach tylko jedno złoto olimpijskie, mimo tych wielkich sukcesów Adama Małysza. No, myślimy, że to się zmieni i to już na najbliższych igrzyskach w Soczi. Niemniej jednak dużo pracy czeka nas, ale Kamil zdąża do tego dużymi krokami. Szanowni Państwo, posłuchajmy wypowiedzi Wojciecha Fortuny, bo skoro mamy taki dzień i taką okrągłą rocznicę, warto. To jest jedyny jak na razie medal złoty olimpijski. Małysz Adam zdobył 11 medali, 4 olimpijskie. Jeżeli teraz w Soczi Kamil Stoch nie zdobędzie złota, to ja już następne 40 lat nie mam czasu czekać. Mam nadzieję, że tak ale się stanie. Nie weźmiesz narci, nie pójdziesz skoczyć. Nie, ja już mogę tylko kibicować. I kibicuję Kamilowi, bo on ma coś w sobie takiego, coś więcej jak taki przeciętny skoczek. On przeszedł fińską szkołę, austriacką, polską i on potrafi odlecieć. Potrafi odlecieć i obie odlatywał nam każdego weekendu i podczas każdej ważnej imprezy, mistrzowskiej imprezy. Wojciech Fortuna powiedział, no ja już nie mam czasu czekać dłużej. Mam nadzieję, że Kamil Stoch powtórzy ten mój sukces. I no, znakomity statystyk Wojciech Fortuna, jak słyszeliśmy, ale również i analityk. Co jest takiego w Kamilu Stochu, że wszyscy się nim zachwycają? Myślę o Wojciechu Fortunie, myślę o Misie Kojonkowskim, o Hanule Pisto. Słowa zachwytu nad Kamilem Stochem słyszymy zewsząd. I dobrze. No przede wszystkim świetnie wyszkolony zawodnik. Ja go obserwuję od 12 roku życia, jak kiedyś przyszedł na Wielką Krokiew i tam tylko z trenerem i z ojcem taki mały chłopiec skakał i wtedy zapytałem na dużej krokwi i skakał daleko w granicach 125 metrów wtedy na nieprzebudowanej skoczni i wtedy zapytałem, kto to jest i dowiedziałem się wtedy pierwszy raz, że to jest Kamil Stoch i od tego momentu mam go na oku. Ale myślę, że teraz jak on już dojrzał, jak on już jest dojrzałym mężczyzną, to myślę, że nasi kibice mogą go polubić. Jego osobowość jest taka bardzo fajna.